Hej, z tej strony Q, a to jest Elden Ring. Pozytywni, tak jak ostatnio widzieliśmy. No, przyszedł morski wilk, stary znajomy od pana Fortescue. Fortescue nie chciał się tam zagłębiać w takie zimowe krainy, bo tu już czuć jak wieje mocno. Dlatego wysłał tutaj strudzonego przez życie doświadczonego kolegę. Jak widzicie, kolega tutaj jest gotowy. Ogółem polega na sile i na swojej furii, jeśli chodzi o jego builda, ale to zobaczycie w przyszłości. No i tutaj mamy w końcu unieść ten medalion, więc sprawdźmy, o co kurde chodzi w końcu z tym medalionem. Jesteśmy tutaj, wielka winda rolled. Lecimy z tym, zobaczmy. No i jedziemy do góry. Na wyższe piętro. Zobaczmy. No i co tu dużo mówić? Jesteśmy mega wysoko. Jesteśmy bardzo wysoko. Jakie piękne niebo, nie? Piękne, czyste niebo. Tutaj mamy to drzewo. Krew bestii. Okej. Zobaczmy sobie widoczek. Ognisty kwiat. Zobaczcie, tam widać Leyndell z tym drzewem. No, tam troszkę co nieco widać, prawda? Ale już jest taka mgła, jesteśmy tak wysoko, że ciężko tutaj cokolwiek konkretnego zobaczyć. Ale widzimy tam, że jeszcze wyżej można wyjść, a tam w ogóle widać księżyc. O, okej. No to w takim razie zawołajmy naszego rumaka i pozwiedzajmy okolice. Szczyty olbrzymów, proszę bardzo, szczyty olbrzymów. Ohohohoho, zobaczmy co my tam widzimy, patrzcie, patrzcie. Widzimy tam chodzące mauzoleum. I tutaj takie, nie wiadomo czy to są lodowce, czy to są skały. No jest, jest. Naprawdę, robi wrażenie. Tutaj bardzo pięknie to wszystko wygląda. Trzeba przyznać, bez bicia. No dobra, chodźmy dalej. Zobaczmy, co nas tu czeka. Czy jest tu jakaś pułapka, albo coś w tym stylu? Mamy takie świecące zwierzątka, ich się nawet nie da stargetować. A oprócz świecących zwierzątek, to mamy jeszcze świecące duchowe drzewa, że tak powiem. Co my tu mamy? Mapę! Zachodnie szczyty olbrzymów, tak? Proszę bardzo, widzicie jaki skrawek mapy, mały? Jak teraz byłem tutaj na tym szczycie i patrzyłem sobie, to patrzyłem gdzieś mniej więcej tutaj. I gdzieś tam było widać te mauzoleum. Więc okazuje się, że tu jeszcze jakaś droga jest. Tu jest jeszcze kolejna mapa. I gdzieś tutaj można wejść. Jak? Na razie nie wiadomo. W każdym razie aktualnie tutaj mamy mapę, tak to wygląda. No tutaj jest taki mały skrawek, odblokowaliśmy sobie. Tu jest taki, nie wiadomo czy to jest most. No i tutaj mamy ogółem lokację. Tu widać jakieś zabudowania, drzewko.
Tutaj widać, że jest nasze zlecenie, które trzeba wykonać. Rozszalały wilk morski się tego tam podejmie, nie martwcie się. Żeby Inkwizytor Fortescue nie miał na swych rękach zbyt wiele krwi. Dlatego Ailorn oraz Gresh, bo tak się nazywa ten gościu, zajmą się właśnie zleceniami. Dotknij łaski. Ale zaraz, zaraz, hola, hola. Tutaj ktoś stoi, siemaneczko, co tam? Czemu się trzymasz za twarz? Zimno ci? Finally, we meet the tarnished. Who would be lord? Oh my. Why the long face? I fear that you were previously acquainted with this vessel. Well, that is most unfortunate. No właśnie. For he is dead. As for his flesh, he gave it to me. Shabriri. Shabriri. You can make your peace with that. Shabriri. A pamiętacie, my zbieraliśmy chyba oczy Shabririego, prawda? You were about to sacrifice something precious, the life of a fair maiden. That you would toss into the fiery forge. Melina. Only so that you may be lord. What a horrible thing to ponder. Your ascendancy requires her sacrifice. Whether she wishes it or not. But how would the lord crown so you looked upon? Chosen tarnished and would be lord. Dare to tread the path of true rigor. Spare the poor girl and singe your own flesh in her stead. If you are prepared to show resolve and attain lordship through righteous hardship, then heed the words of I, Shabriri. Chosen, tarnished, and would descend into the depths far below the Erdtree capital. Seek audience with the three fingers and the flame of frenzy. If you inherit the flame of frenzy, your flesh will serve as kindling, and the girl can be spared, setting you on the righteous path of lordship, the path of the Lord. Of chaos. Burn the Erdtree to the ground and incinerate all that divides and distinguishes. Ah, may chaos take the world. May chaos take the world. Chyba się mocno podekscytował tą nowiną. Dobra, dowiedzieliśmy się tu bardzo ważnych informacji. Dowiedzieliśmy się o tym, że no kurde, szkoda trochę Melinę poświęcać, prawda? I tutaj przyszła właśnie okazja, żeby tego nie robić. Możemy ocalić Melinę, żeby ona się nie spaliła. Możemy sami spalić drzewo. Ale no jednak to wiecie, to nie jest aż takie piękne, bo to zawsze trzeba coś poświęcić. No i on tutaj rzucił światło troszkę na te czeluści pod stolicą, na te ścieki, do których zawitałem tylko na chwilę jako Fortescue. No i dobra, no i leci już liścik, już tam niewinnego DM-a piszemy do Fortescue. Fortescue, zejdź na dół, sprawdź se tam ten, co tam, jak tam, a morski wilk ogarnie zimę. Więc tak zrobimy. Fortescue w tym czasie pójdzie sobie tam ścieki, czyli pochodzi se trochę pod ziemią. No a tutaj ten wilk będzie... Tak, tak, trzy palce i płomień szału. Dobrze, to tam wyślemy Fortescue. Tam wyślemy pana Fortescue, a póki co będziemy tutaj ogarniać temat wilkiem. Tak mi się wydaje przynajmniej, że to będzie dobra opcja. No i dobra, no i co my tu mamy? Czekajcie, tam na górze coś jest, ale to chyba tylko ptaszek. Tutaj coś widać? Jakiegoś, kurde, przeciwnika? Coś tego szmeges? Nie ma tu jakichś podejrzanych tych? No bo wiecie, to są jakieś ruiny, więc... Oho, mamy tam.
Ruiny Zamor. No dobra. To może czas wyjąć ulubioną broń naszego szalonego wilka. Czyli jedyną pamiątkę po jego ukochanym, zatoniętym okręcie. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. No, nie trafiłem. Wow, oni są dość żywotni. Okej, okay, dobra, zejdźmy na dół. To zróbmy sobie tak, zjemy sobie to. Wkurwię się trochę. Okej. Dobra. Jednak trajdować się z nim to trochę głupota, wiecie? No, trajdowanie się z tym kolesiem to głupota. O wow, ale oni mają jebnięcie. O, ja pierdykam. Mocni są. A bo ja mam samą broń. Ale zobaczcie, on aż flaszki oddaje. No to rzeczywiście, to typek jest mocny. Typek jest mocny, skoro on aż flaszki oddaje. W sumie tą tarczę wywalimy, żeby nie wadziła. No i chodźmy. Pobawimy się trochę. W odkrywanie. Spokojnie trzeba. Ja wiem, jestem świadomy cały czas, że mogę przywołać sobie jakiegoś duszka do pomocy, ale... Ale nie wiem, czy ja chcę też, wiecie, tak aż na taką łatwiznę iść. Poczekajmy na razie. Jak będą schody się robić, to wtedy ewentualnie przywołam sobie jakiegoś duszka. A z tego co widzę, to na razie mało oponentów jest. No w sumie głupie by to było, jakby na strali pełno tych oponentów, którzy są właśnie tymi wojownikami z Zamor. Jak widzicie, oni dość mocni są. Tutaj mamy trochę plam krwi. Tam słyszę jakiś skarabeusz. Pytanie na górze, na dole, gdzie on jest? Co to w ogóle jest tutaj? Patrzcie, co to jest powbijane jakieś. To wygląda jak jakieś, może bronie od gigantów. W końcu jesteśmy na terenie gigantów, więc... Więc może coś w tym być. Da, spróbujmy sobie wejść tam na górę. Zobaczmy. Oho, ho, 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 proszę, proszę, co my tu mamy? Czekajcie, coś mi tu zleciało. O nie, tylko nie te orzełki. Auć. 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 Fucking hell. No, Jesus, jak ja nie lubię walczyć z tymi orzełkami, ale fajnie, że oddają mi od razu ten... te flaszki. Co my tu mamy, ciekawe. Ten skarabeusz był gdzieś tutaj słyszany. Ale ciężko go zauważyć. Tam jest kolejny ptaszek. A tam jest. O, proszę. Może spróbujemy go zdjąć jakimś łukiem albo coś. Mamy tu jakiś fajny łuk? Mamy długi łuk, krótki łuk. To spróbujmy tego długiego łuku. Nie, co ty robisz? O, pyk. Spróbujmy strzelić do niego tam. Yeah.
ponury kamień kowalski, siódemeczka, to nic takiego konkretnego. Nic takiego zarąbistego, no ale zawsze coś. Dobra, wracamy tu na górę znowu. Tam jest jakiś ptaszek. A tutaj coś mamy ciekawego? Halo, halo, halo. Tu się zdaje jakaś jaskinia być. Proszę, proszę, proszę. Tu jest w ogóle wyjście tam dalej. Okej, dobra, to na razie tam nie idziemy. Myślałem, że tutaj jest taka górka tylko. Dobra, sorki. Troszeczkę mi się tutaj pokiełbasiło. Jeszcze upewnijmy się, czy tu na wzgórzu ten ptaszek nie ukrywa czegoś przed nami. Dobra, pomachałem sobie do niego, fajnie. Tutaj coś ciekawego jest? Halo, halo, halo. Sama bida. To może podskoczmy tam do tego, żeby nam pokazał mniej więcej, gdzie są jakieś katakumby, bo ewidentnie tutaj będą jakieś katakumby. O, proszę bardzo, gdzie one będą? A, one są tam, czyli pewnie będą za tym tym, no. Tak, to będzie gdzieś tam i to będzie tam, gdzie się idzie, więc na razie tam nie idziemy. Tam pójdziemy tak czy inaczej. Na razie zbadajmy jeszcze te ruiny, ponieważ doszły mnie słuchy, że jest tu bardzo, bardzo cenny, bardzo fajny przedmiot do zdobycia, więc byłoby wielką tragedią go ominąć. O, tu mamy coś. Co tu mamy? Ożywcze peklowane mięso. No proszę. Co my tu mamy jeszcze? Halo, halo, halo. Poszukajmy, czy w podłodze nie ma jakiegoś przejścia, bo wiecie, jak to jest z tymi ruinami. O, tam chodzi jeden z ziomków. A tutaj coś widać? Halo, halo. Tutaj jakaś wieża. W wieży raczej nic nie ma. Oho, tutaj mamy jakiegoś pana. Nawet dwóch. Jak mamy dwóch, to może być ciężkie trochę. A widzę, że znalazłem sposób na nich. Po prostu podbieganie. O, wow. Ale obszaróweczka poleciała. Okej. Chodźmy dalej. Tutaj widzę, że jest kolejny. A tu mamy motylki. A nawet dwóch jest. Myślicie, że da radę tutaj zrobić backstab jakiś? No nie wyszło. Auć. Dajesz radę tam? Mój klonie? Chyba cienko.
tego co widzę, ale na szczęście ten już pozamiatany, więc z jednym nie powinno być problemu. Ajajaj, pieprzona skała. Kurde. Rage? Gdzie ty tam skaczesz, kolego? No prawie. Przez ten bardzo krzywy, niezręczny obszar ciężko tu się walczy z nimi. Bo niby robimy unik, ale jednak nie, bo tutaj było krzywo, bo tu był kamień, bo tutaj jest teren właśnie nierówny i tak dalej, więc w końcu wychodzi na to, że to tak różnie wychodzi. No dobra, chodźmy tutaj. Tutaj mamy młody motyl. Tam widzę, że chyba jeszcze kolejny ziomuś siedzi, tak mi się wydawało przynajmniej. Poszukajmy. A tak, zresztą słyszałem kroki teraz, o tam ktoś idzie. Co my tu mamy? Burza lodowa Zamor, super. A tam jest jakieś przejście na dół. I to chyba tam jest właśnie ukryty ten zarąbisty przedmiot, na który tutaj właśnie polujemy. Siema, nie przejmuj się mną. La 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 la. Dobra, olał mnie. Okej, jak mnie olał, to w sumie nie musimy z nim walczyć. Mi to tam, wiecie, nie przeszkadza. Włączmy sobie światło, rozejrzyjmy się, nic tu nie ma ciekawego, no to zobaczmy. I uwaga! Dzwonek kulisty górnika Kowala, tak jest. No i szczerze powiedziawszy, to właśnie głównie po to przyszedłem. Głównie po to tutaj przyszedłem, więc możemy sobie wrócić teraz szybko do okrągłego stołu. Z tego co widzę, morski wilk jeszcze nie miał tego eventu. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy tu, gdzie mieliśmy być mniej więcej. Dobrze, w porządku. To teraz idziemy zanieść... Idziemy zaoferować dzwonek i teraz kupić sobie... I patrzcie co dzięki temu mamy, piątkę, szóstkę i to jest... I uważam, że to jest właśnie piękne. Więc zróbmy sobie tak, że ja sobie tę piątkę i szóstkę kupię. Chociaż chyba za dużo tego kupiłem, ale dobra, okej, może być. Ja sobie tą kotwicę ulepszę, bo właśnie na tej postaci miałem ten minus, że ona nie była zbyt OP. Znaczy ona nie jest ogółem OP, ale... Wzmocnij oręż. No i proszę bardzo. Siódemeczka. No i teraz pytanie, czy chcemy to wzmocnić jeszcze bardziej, czy nie chcemy wzmocnić jeszcze bardziej. Bo ja mogę teraz kupować co? Mogę kupić piątkę, szóstkę, tak? Więc siódemek jeszcze nie mogę kupić. Dobra, to na razie zostaniemy przy tym. Okej, to lecimy dalej. Lecimy dalej do naszej zabawy tutaj. Tędy. Ale nie martwcie się, jeśli kotwica nie da rady za bardzo tutaj mnie pokierować, to mam jeszcze w zanadrzu inną broń. Więc nie ma co się obawiać. Siema ziomuś, co tam, jak tam? Wszystko okej? To może spróbujmy teraz znaleźć te katakumby, które tutaj na pewno wiemy, że gdzieś są. Zobaczmy. Sobie wejdziemy tam na górę.
No i dobra, i zaczynamy eksplorację. Co my tu mamy? Niegasnący motyl. Tu jakiś kwiatuszek. Ohoho, widzę, że tu ludzie ginęli. Nieładnie. A tutaj no nie do końca widać, co się tu dzieje, chociaż tam na górze mam wrażenie, że wygląda to jak jakaś postać. A oni się tu modlą. Oni czczą. Znowu, tu jest ten zakon tego ognia. Nie wiem, czy kojarzycie, już w Liurni spotkaliśmy kilka takich. Nie wiem, może nic mi nie zrobią, póki ich nie zaatakuję. Tutaj w ogóle jakieś zwłoki leżą? Co tu się dzieje? Cholera. Nie wiem, no nie będziemy się tutaj z nimi, wiecie, brandzolić. Po prostu... Leci atak. Leci atak. No i tyle, no, w temacie. Nie ma co się tutaj, wiecie, no... rozdrabniać. Rozszalały morski wilk wam tutaj zrobi. Kotwica w końcu jest po to, żeby się nie dało czegoś ruszyć, prawda? Więc... A co my tu mamy? No i proszę bardzo, znaleźliśmy sobie chyba wejście do tych katakumb, prawda? Tak mi się coś wydaje. Zobaczmy. Cóż to za katakumby są? Katakumby szczytów olbrzymów. No dobrze. Oko bestii drży. To trzeba będzie to zanieść Fortescue, aby Fortescue ten korzeń śmierci zaniósł bestii. Ponieważ morski wilk nie ma zbyt dobrych kontaktów z tą bestią. Oh fucking hell! Ten morski wilk to ogółem chyba tak nie za bardzo ogarnia rzeczy. Nie za bardzo ogarnia życie. Tak mi się to coś wydaje trochę. Ale dobra. Okej, mamy zejście tam, mamy wejście tu. Wejdźmy sobie najpierw tutaj, bo to wygląda na mniej... Ojejku. Twardzi są w sumie. A bo ja mam taką samą broń. Jedno z dwóch na pewno. Okej, co i tylko konwalia? No to słabo. Słabo z tą konwalią. Dobra, zejdźmy na dół. Co my tu mamy dalej? Już słyszę jakieś pułapki. Słyszę, jak te małe chochliki tu ptają. Nie no, ale podejdź, stary. Ojejku. No i dobra. Ktoś jeszcze? Tutaj nie. Ktoś mnie próbuje zabić, widzę. Okej. Biegaliście kiedyś z taką fajną bronią? Ja też nie. Ojejku, dobra, co mamy? To jest zjazd na dół zapewne, tak? Na górę raczej nie, bo tu jest sufit, więc no ciężko by było wjechać na górę. Chyba, że byłby to iluzoryczny sufit. Okej, no to zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Mamy jakąś półeczkę? Oczywiście, że jest półeczka.
No ale co, nic więcej? Prawdopodobnie nie udało się. Nie, no widzę, że raczej nie ma tutaj nic więcej. No dobra. Okej, to teraz jeszcze zrobimy tak. Czekajcie, ja sobie może zapalę światło, bo tu się troszeczkę ciemno zrobiło. Zróbmy tak, że ja sobie odwołam tą windę. Ona sobie pojedzie. I... I tu jest druga winda. Dokładnie. Ale zanim tam wyjdziemy, najpierw poszukajmy tutaj, czy czegoś nie ma. Tutaj mamy przejście, oczywiście zamknięte, bo najpierw trzeba znaleźć jakąś dźwignię. A tutaj co my tu mamy ciekawego? Ojejku. Ojejku, jejku. Dobra, to może wiecie co? Może ja sobie tą windę tam zobaczę? Myślę, że będzie ciekawiej. Okej, zjeżdżamy. Dobra, tam pod windą już definitywnie nic nie ma. O kurde, tutaj nie wiem, czy coś było. Zobaczmy. Halo, halo? Nie, raczej nie. A dobra, nieważne. Ja bym poprosił tą windę jednak do siebie tutaj na dół. Tak jakby co? Dobra, czy coś tu jeszcze ciekawego jest? Tam coś leciało do góry. Chyba był duch. Dobra, nieważne. O, a tu jest... Posążek Maryki. Czy to oznacza, że tutaj gdzieś jest w pobliżu boss? Dobra, 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 spokojnie. Kto tam idzie? O, proszę. Poważnie. Ten gamoń. Nienawidzę z nim walczyć. O, już mnie zobaczył. Siema. O, ale widzę, że on zabija swoich. O, kurde, człowieku. Znaczy, posągu. Kurwa, daj mi spokój, bo mnie zabijesz. Dobry jestem w tą gierkę ogółem, chciałem wam powiedzieć. Ojejku. Co tu się kurwa dzieje? Czemu ja go tak samo biję? Nie zdążyłem teraz. O kurde. Nie no, przestań, nie rób tak. No nareszcie. Ja pierdziele, jaki to jest oponent. Straszny. Nienawidzę z nimi walczyć. Naprawdę. To jest masakra jakaś. Masakra. No dobra, chodźmy. Ajajajajajajaj. Kompletnie o tym zapomniałem. Kurde. No nie powiem, dzisiaj to nie jest mój dzień. Tak mi się coś wydaje, wiecie? To jest jakaś pułapka. Okej. Tutaj jest wszystko lodowe, no ale z drugiej strony co się dziwicie? Ojejku, jejku. Serio?
Dobra. Coś czuję, że to będą moje ulubione katakumby. Mi się wydaje, że tu jeszcze jest jakiś ten gargulec. Ten taki wredny. Wiecie, o co chodzi. O, tam jest kolejne TT. No to może sobie zastrzelmy na razie to. Siema. O, jest. Zajebiście. Nie wiem w sumie, gdzie z nim walczyć, bo tutaj zaczniemy walczyć, to się zacznie robić tak, no... że tak powiem, mało przyjemnie. Dobrze, że on nie odpala tej pułapki. Chociaż tyle. Tu jest dużo miejsca, może tutaj powalczymy, co? Idziesz, kolego? Czy się nie zmieścisz tutaj? On tutaj tylko tymi skokami potrafi się zmieścić, nie? Bo tutaj są schodki, a on nie umie wchodzić na schodki. No to mnie uratowało, bo już nie miałem staminy. Auć. No. No. Dobrze. Chodźmy dalej. Zobaczmy, czego on tu pilnował. Czego on tu pilnował? Prochy mnicha ognia. Zobaczmy może sobie opis. Duch potężnego mnicha, który pilnował płomienia olbrzymów, zna inkantację ognia, a sam jest odporny na ten żywioł. Nakazano mu strzec płomienia, ale po wielu latach wiernej służby poddał się jego urokowi. No cóż, no okej. Przykro mi. Czyli tutaj w sumie to tylko trafiliśmy po to, aby sobie tego ducha zdobyć i troszeczkę się powkurwiać na tych, na te posągi, które lubią bardzo skakać. Nie wiem, może w dzieciństwie grały w Mario albo coś, tam się też skacze na przeciwników głównie. No ale dobra. No i co, i wracamy tam, na wyższe piętro. Najwidoczniej. Także posążek Mariki tutaj był specjalnie po to chyba dlatego, że ogółem ci oponenci są ciężcy, to po pierwsze, a po drugie zaraz tutaj po wyjechaniu windą mamy bardzo blisko właśnie to drzwi z bossem. Tylko najpierw trzeba je jeszcze jakoś sprytnie, kurde, otworzyć. Au. Okej. Okej. Kolejna winda, super. A ta winda jak tam działa? Chyba tylko po prostu na dół i tyle, tak? Najwidoczniej tak. Dobra, oczywiście spróbujemy sobie tutaj wyskoczyć. A, nie ma tutaj żadnego skoku w bok. No okej, spoko. To idziemy dalej. Siema ekipa. Garnuszki się zaczęły. Okej. Panie Garnek. On to chyba nie może, co?
A, super, fajnie. Okej, zobaczcie, przyszliśmy stamtąd. Tam jest jeszcze jakieś wejście. Tam jest przedmiot. I tutaj mamy jakieś schody w górę, więc chodźmy. Weźmy sobie jeszcze manę. To jakaś pułapka, tak jest, dobra. Pułapka sprawdzona. Oho, ho. Co my tu mamy? Au. No było blisko teraz, było blisko. Oh, god damn. Pieprzone garnuszki. Ale z drugiej strony, dlaczego tu są garnuszki, prawda? Ojejku, dobra, teraz idziemy tutaj. I tu nagle mamy takich ziomków. Z trucizną. Ojejku, o, no dajcie mi zrobić tworzenie, come on. Dobra, mamy tworzenie. Zróbmy sobie strzałki może trujące. Dobra, i teraz sobie zmieńmy na trujące te, ok. I teraz możemy iść się pobawić w szybsze czyszczenie. Chociaż w sumie, czekajcie, czy jest w ogóle warto kombinować? Zobaczmy, ile zrobię im tym mieczem. Nie no, ten mieczyk też robi swoje, więc nie ma co się tutaj bawić. Widzicie? Też jest dobra robota. Ładowany atak. Fajne ma te, że jak tym ładowanym atakiem uderzę w ziemię, to jeszcze się pojawiają te kamyczki z grawitacji, nie? Ta magia grawitacji. Fajnie to wygląda. I fajnie, że zadaje aż dwa razy obrażenia właśnie. I moim atakiem, i tymi kamyczkami. Jeszcze przeżył. Co tu się stanie? Aha, okej. Uff. I znowu wielki garnuszek. Siema! Co my tu mamy? Takie coś, rytualny garnek i to wszystko. I to wszystko, dziękuję bardzo. Koniec instancji. Tutaj coś mamy jeszcze, proszę bardzo.
Zobaczmy sobie jeszcze, czy nie mamy innych tych. Dobra, no to co? Nie pozostaje nic innego jak zeskoczyć. No dobrze, zaskoczyliśmy. Teraz tylko pytanie, czy to jest te miejsce, gdzie wcześniej byliśmy, prawda? Coś mi się wydaje, że nie. To nie jest to same miejsce. Tak mi się wydaje, bo tam widzicie? Tam coś płonie. Wcześniej to nie płonęło. Trzeba sprawdzać właśnie takie malutkie szczególiki. Tak mi się przynajmniej wydaje. Poza tym tak. To nie jest to miejsce, bo tutaj jeszcze było inne przejście. Teraz nie mamy tego innego przejścia na górze. Pamiętacie? Mówiłem wam, że widać przejście i widać item na górze. Tutaj nie ma czegoś takiego. Więc to była zmyłka. Teraz się wydaje, bo widzicie ten posąg i tutaj wszystko jakby pokazuje, że niby to jest to samo, nie? Że stamtąd przyszliśmy, bo tam była winda, pamiętacie? Przyszliśmy stamtąd i poszliśmy tam, nie? Oż kurde. Jak może na dystans będę zabijał, bo najzwyczajniej w świecie się boję. No dobrze. Problem jest taki, że ja już nie mam leczenia. Do tego mamy windę tam i przejście tu. I to jest właśnie dobre pytanie, gdzie dalej. Chodźmy może tutaj najpierw. To jest kolejna pułapka. Dobra. I co my tam mamy dalej? Znowu mamy te gilotynki, widzicie? To wszystko jest tak ułożone, żeby nam się wydawało, że już tu byliśmy. To jest tak samo zrobione jak jedna z gór, znaczy jak jeden z grobowców w... Gdzie to było? W Altusie gdzieś. Dobra, zróbmy może teraz tak. Wjedźmy sobie na górę. O, i tutaj na dole coś jest, widzicie? Tak jest, tam jest jakiś garnek. I tak dalej, i tak dalej. No dobra, ale zobaczmy na razie, co tutaj jest. Tutaj ludzie ginęli. To oznacza, że... no właśnie. No i znowu ten... O nie! Nie! Wow, ten mi jeszcze tu na mordę skoczył. A, ja się wystraszyłem teraz. Nie, ja nie mam leczenia, żeby z nim walczyć. Fucking hell. Spadnie na mnie? O, siema. O, fucking hell. Wiecie co? Będzie trzeba sobie ogarnąć. Będzie trzeba sobie ogarnąć chyba te rozgrzewające kamienie, tak mi się coś wydaje. I wiecie co? A może spróbujmy... No, spróbujmy tego. Może to się będzie dało ugryźć w ten sposób. Kryształowa strzałka. Ona działa na chuchlików, nie wiem czy wiecie, one wtedy tracą nad sobą kontrolę. Zobaczmy, czy to działa na te większe. Byłoby to piękne, gdyby to zadziałało w ten sposób, ale... No! Kurde, no. Nie wyszło. Ale zobaczcie, ma bąbelki. Ma bąbelki. Delikatnie dostał tam takie trochę odmurzenie, że tak powiem. No ale to jednak Lipton. Ale na chochliki polecam. Kryształowe strzałki są świetne.
Dobra, sytuacja wygląda tak, że tam były te wybuchające słoiki, to teraz idziemy sobie tutaj, tu jest ta pułapka i tutaj pójdziemy sobie na te gilotynki, zobaczymy co tutaj jest ciekawego na tych gilotynkach znowu. No z tego co widzę, no właśnie, to mamy znowu tych popieprzonych. Dajcie mi spokój, goddammit! No, nareszcie. Powybuchali. Ale tam jeszcze są jakieś gamonie. Dobra, czy jest tu gdzie po coś wejść? Chyba nie za bardzo. Wyknijmy sobie tutaj HP. Tam mamy kolejne TTT. A tu ciachamy kolesia. I co tu mamy? Znowu ten. No i pięknie, ładnie, fajnie. Znowu nie ma dźwigni przy tym posążku. Chodźmy znowu dalej. Znowu mamy to. Widzicie, jak to jest fajnie to wszystko ogarnięte? Da, może ominijmy, żeby nie tracić czasu. O, siema! Takie wielkie, to chętnie coś spróbujemy poradzić tutaj na tą wielkość. Wow! Za pół kafla mnie uderzył, znaczy za pół kafla, za pół życia. Kurde, i jeszcze poleciałem w ścianę, kurde. Jak w jakichś walkach z Dragon Balla. Ciach, 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 proszę bardzo. Okej, udało się wygrać. Znowu ten. Okej. Dobra, w porządku. I tu mamy znowu spadnięcie w dół. Znowu. Teraz pytanie, czy tutaj byliśmy? Tu był przedmiot, a przynajmniej tak sugeruje nam ten trup, że tutaj wzięliśmy już przedmiot, prawda? Tu są dwa zawalone TT miejscówki. No da, schodzimy na dół i tam jest znowu winda. No i teraz po czym poznać, czy tu już byliśmy, czy tu już nie byliśmy? Zobaczmy. Spróbujmy zrobić tak, że ja znowu pójdę na gilotyny. Na gilotynach jest pusto, tak? Więc to może być podbucha, a może to być prawda. Więc zobaczmy sobie teraz tutaj te. Ja tu po lewej stronie jedną zabiłem. I zabiłem tą wielką. Tak jest. Jest zabita przeze mnie, to nie jest podłożone ciało, bo by się nie ruszało. No i wspaniale, i mamy ogarnięte to. Czyli wychodzi na to, że musimy wrócić tutaj do tego pomieszczenia i wejść do windy. Najwyraźniej. Z jednej strony bardzo lubię takie popieprzone te labirynty, ale z drugiej strony, kurde, jednak człowiek jak przez chwilę straci skupienie, koncentrację, to po prostu potem jest już udupiony całkowicie, nie? Dobra, zawołajmy sobie tą windę. Aczkolwiek tu na dole też coś jest, kurde. I to jest właśnie pytanie. A, skoczmy se.
No i zeskoczyłem. No i tu jest jakieś zejście na dół. On tutaj coś wyrzucił, okej. No i tutaj mamy coś, zobaczmy. Cóż to jest? I to jest właśnie odpowiedź. Tutaj mamy dźwignię. Naszą finałową dźwignię. Tam mamy słoik, który ja zabiłem, kiedy wy patrzyliście, ale kiedy potem zginąłem i biegłem znowu, to ja go ominąłem, dlatego ten słoik tam na dole żyje. I tu mamy ten przedmiot. I tak jak mówiłem, widzieliście? Tak jak mówiłem na początku. Wyszliśmy tam z dołu i tam było z dołu przejście i tam było przejście, prawda? Ja tu mówiłem, że tutaj jest przedmiot i że tutaj jest wyjście jakieś. I właśnie próbowali nas w bambuko zrobić wcześniej. Tym sposobem. O, i tutaj jest zejście na dół i jesteśmy znowu tu, ładnie, pięknie, pyk, 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 jebciul dup, no i zajebiście, nie? Tylko że czekajcie, bo zostało jeszcze jedno niestety. Jeszcze jedna rzecz została. Ja tam zginąłem wcześniej, prawda? Więc no nie byłbym sobą, gdybym nie dokonał zemsty. Trzeba dokonać zemsty, niestety. Niestety, trzeba dokonać zemsty, więc zróbmy sobie znowu szarżę. Także ten labirynt oraz jeden z tych takich bohaterskich grobów w Atlusie to są właśnie no arcydzieło tego designu, jeśli chodzi o budowę. Widzicie? I tutaj sobie spadliśmy i tam właśnie była odpowiedź. I tam właśnie była odpowiedź. Ale teraz na razie lecimy w drugim kierunku. W kierunku przeciwnym od naszej odpowiedzi. Dobra, jak to tu było? Z tego co pamiętam, to tu był ziomek. Tu był ziomek. Któryś jeszcze? Tam na górze był chyba gdzieś, tak? Bo on gdzieś, tak, tam jest na górze ham jeden. Złaź stamtąd, gamoniu. Nie będziesz mnie więcej straszył. Dobra. No i tego frajera trzeba jakoś porobić. Nie wiem. Ja go może spróbuję. Szkoda, że te stuny nie działają na tak długi okres czasu, jakbym chciał. No właśnie. Leżeć, szmato. O Jezu. No. Nagrobna konwalia. Moje dusze. Żywica korzenia. I specjalnie dla żywicy korzenia tutaj walczyłem. Fascynujące. No dobra, wracamy. Chciałem tylko wyjaśnić sobie jedną sprawę z tym ziomkiem. Teraz możemy wracać i iść na bossa. Zobaczymy, jaki tu jest boss. Czy boss będzie tak samo mocno skomplikowany i pokręcony jak cała ta lokacja? Czy może jednak się uda jakoś to tak w miarę szybko załatwić? Zobaczmy. Zobaczmy. Dobra, i z tego co pamiętam, to chyba się tu wracało na górę i tu będzie już... Zaraz są te drzwi, prawda? O ile dobrze kojarzę. Mam nadzieję, że dobrze kojarzę. To już naprawdę, wiecie, idzie się pomylić. Tak, są te drzwi, nareszcie. No to lecimy, 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 lecimy. Zobaczymy, jak to tam. Tutaj semanę wezmę troszkę bardziej, ogarnę, tutaj wchodzimy. Wołamy oczywiście mojego pomocnika. Co to jest? O Boże, znowu to? Come on! Co by nie macie tutaj z czym wyskakiwać? Kurwa, ale zjebałem. O jejku, jejku.
Ale obrażenia ładne, prawda? Ej, gdzie on sobie tą bańkę włączył? Czemu ja jej nie mam? O, rzuca tymi, tymi. A nie, to nie było to, dobra, sorry, pomyliło mi się, to nie jest... Będzie wybuchał? On zaraz powinien wybuchać, tylko właśnie widzę, że coś nie bardzo mu się chce chyba. Chyba go złapał. Ej, ziomek, wybuchasz czy nie? No patrz, nie chcę wybuchać. Dobra, to nie, bez łaski. One zawsze wybuchają, tak jak już, nie wiem, mają pół życia. Dzwonek kulisty zbieracza konwali, a oprócz tego oczywiście mamy też jeszcze skrzyneczkę. Proszę bardzo, jest skrzyneczka, morowe korzenie, czyli coś dla pana Fortescue, żeby sobie dał tam panu bestii duchownej. Powrót do wejścia. I pozytywnie to by było na tyle w tym odcinku. No, troszeczkę tam tutaj było ciężko, zważywszy na to, że ja strasznie nie lubię tych mobów, tych posągów takich. Znaczy jako boss to jeszcze jakoś tak nie wiem. Jak walczę z bossem, to mam trochę większą koncentrację i jakoś ogarniam, ale... Jak oni są jako zwykłe moby i do tego jeszcze jest mało miejsca, nie ma takiej areny jak z bossem, tylko jest tak mało miejsca, tak ciężko. Do tego jeszcze oni byli wzmocnieni tym mrozem i tą magią i... A, panie, idź pan, szkoda szczępić ryja. Dobra, pozytywnie. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Zapraszam na kolejne materiały, trzymajcie się, hej.